Im więcej wiemy o historii zmian klimatu, tym bardziej widzimy, że w historii cywilizacji rewolucje, upadki dynastii, wojny zdarzały się w czasach susz, w czasach, kiedy były kłopoty z uprawą pól. I to samo widzimy w ostatnich latach. Są artykuły naukowe mówiące o tym, że w czasie El Niño, czyli kiedy Pacyfik jest cieplejszy niż zwykle i całe tropiki wynika tego są cieplejsze, mamy więcej wojen w tych tropikach. Nie w pozostałym świecie, natomiast w tropikach mamy przy dodatnim El Niño bardzo wiele wojen. W tym roku właśnie mamy dokładnie takie silne El Niño, więc powinniśmy się spodziewać wielu konfliktów zbrojnych, zresztą wiele, jak czytamy prasę, widzimy wiele konfliktów zbrojnych, a może być w najbliższym czasie jeszcze gorzej, szczególnie, że zimny jest północny Atlantyk, a zawsze kiedy zimny jest północny Atlantyk, to bardziej sucha jest północna Afryka, rejon bliski nam, gdzie już teraz mamy wiele konfliktów zbrojnych i gdzie może być jeszcze więcej, bo kiedy nie udają się plony, rolnika bardzo łatwo jest zachęcić do chwycenia za broń, dając mu parę dolarów, żeby po prostu wyżywił rodzinę. Susze powodują wojny, ale susze także powodują migrację bezpośrednio, ponieważ jeżeli się plony nie udają, coś trzeba zrobić z sobą i z rodziną. I przykładem takim, który ludzie jeszcze pamiętają, są Stany Zjednoczone w latach 30., gdzie olbrzymia susza w środku kontynentu spowodowała wielkie migracje wewnątrz kraju, na przykład z Oklahomy do Kalifornii. Prognozy dotyczące zmian klimatu wskazują na to, że w przyszłości możemy spodziewać się większej liczby uchodźców. Będą to tak zwani uchodźcy klimatyczni. Ze względu na to, że będzie się robiło bardziej gorąco, bardziej sucho, lub że w niektórych miejscach na świecie będą występowały silne powodzie, ludzie będą porzucali tereny rolnicze, gdyż one będą niezdatne do użycia. Mogą przenosić się ze wsi do miasta, ale także szukać schronienia na innych kontynentach. Wiemy, że tego typu trudne warunki mogą wystąpić w przyszłości w Afryce. Tak samo w Bangladeszu, gdzie podnoszący się poziom morza będzie zalewał wiele pól, które dziś położone są nad jego brzegiem. To nie jest jednak tak, że tego typu zmiany są nieuniknione. Cały czas możemy przecież ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Możemy zamiast spalania węgla i gazu, tudzież ropy, przejść na odnawialne źródła energii. Ale też czy możemy pomóc ludziom mieszkającym w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, to jest w tym, jak gromadzić wodę deszczową, żeby zapobiegać negatywnym skutkom suszy. Możemy przeznaczyć pieniądze nie tylko na pomoc humanitarną, na przykład ludziom, którzy dzisiaj mieszkają w obozach, lecz na to, żeby pomagać rolnikom lepiej zaprojektować swoje gospodarstwa rolne, na przykład korzystając z metod permakultury, ekologicznego projektowania.